Chyba dużo ćwiczysz. Oj, ta. No. Oj. A, ja tylko czekam, aż Yennefer zapyta odnośnie Ciri, ale to będzie trzeba podkłamać. Znaczy, nic nie będę kłamał. Po prostu pomagała mi i tyle. Nic więcej. No co, jak Yennefer zapyta o Triss, to może się przejęzyczyłem. Nic nie będę rzucał. To tak, można iść od razu na tą stypę. Tylko trzeba się ubrać, ona chce, żebym czerni biel założył. Fetyszystka stara. Dobra, to co? Fabułkę pchniemy troszkę. Spotka się z Yennefer przed wejściem do twierdzy Kertrolde. Chyba, że na dobry start zlecenie zamiast fabułkę. Jedno zlecenie. Aha, nie ma żadnego zlecenia. A w ogóle ta czarła perła. Spotkaj się z Nidasem na wyspie na północ od Arni Bjorn. Czy tą perłę ogarnąć? Gdzie to jest? To jest jeszcze z poprzedniego tego. To jest jeszcze z poprzedniej lokacji. Bo on żonie obiecał, że czarną perłę je ogarnie. Dobra, kurde, fabułkę, dawaj, polecimy. Musimy się udać do kwatery i założyć czern i biel. Pokój Jan. Dawaj, ciuszki. Odświętna skiliska koszula, ona chce czern i biel. Nie wiem, które dublety, jak wieśniak. O! To nie jest zbroja. Zobacz, masz kolorowy kubrak. Dobra, będzie tak i trudno. Nieźle. Ale papci urywa. Nie sądziłem, że kiedyś założę coś takiego. Ale czego się nie robi dla... Dla? No właśnie. Kim jest dla mnie Yennefer? Czarodziejką. Dziewczyną, kochanką, przyjaciółką. Rękawice. Buduję jej pokój. A co chcemy znaleźć? O, zatrute źródło. Ciągle się inspiruje książką Zatrute źródło Tisa i de Vries. O Jezus. Zbyt mało nadal wiemy o genetyce i mechanizmach dziedziczności. Odpowiadam z całą stanowczością, każda z nas musi zdecydować, czym chce być, czarodziejką czy matką. Fryzjer? Co, że w grze czy w prawdzie? A, tutaj. No mogę się przejść, może mają nowe fryzury tu. Pewnie te same fryzury są. Golenie i koński ogon, pa, co się dzieje tu. To jest fresh fryzur, a nie, to nie to. Pa. Zostawimy w takim razie. Ale jest wychillowany teraz ten Geralt. Bran był wielkim władcą i potrzebuje godnego następcy. Mówisz, pani, jakbyś miała na myśli kogoś konkretnego. Problem z Kelige polega na braku monarchii dziedzicznej. Byle chłystek może zostać królem i pogrzebać dorobek poprzednika. W dzisiejszych czasach liczy się silna, scentralizowana władza. Ależ zażylona twarz. Jestem Geralt. Jestem Geralt. Wiedźmin. Birna. Królowa Skellige. Cieszę się, że cię poznałam, ale musisz mi teraz wybaczyć. Obowiązki wzywają. Widzę, że wybrałeś strój. Oczywiście wiesz o tym, że będziemy pasowali do siebie jak falbanki do munduru. Każdy ma swój styl. Co? Kurwa! Starałem się. Chodźmy, bo wszyscy się upiją i nie będzie z kim rozmawiać. Racja. Nie wiem, czego chce Krach, ale na to spotkanie trzeba przyjść z jasnym umysłem. Wiesz, Geralt? Bardzo dobrze, dzięki, no Apolie. O Jezu. Twoja broda. Skąd ten pomysł? W zasadzie nie wiem. Do twarzy ci z brodą. A. Pani Yennefer, panie. Witaj, Arnwaldzie. Moim towarzyszem jest Geralt z Rivi. Zaszczycony jestem. I również miło. Widzę, że goście przybyli tłumnie. Każdy chce pożegnać króla i każdy chce zobaczyć kandydatów do korony. Chcieliśmy porozmawiać z Krachem Ancreid. Ja przeczytałem przemysła. Tymczasem wyznaczył wam zaszczytne miejsce przy stole, tuż obok stoi córki Ceres. Sama o to poprosiłam. Chciałam poznać sławetnego Wiedźmina Geralta. Poznałaś mnie, nie pamiętasz? Ja nie. To były dawne czasy. Kiedy odwiedziłeś naszego ojca, ja i Hjalmar byliśmy dziećmi. Lecz pamiętam nasze spotkanie sprzed lat, ale nie mogę sobie przypomnieć twojego imienia. Ceres Ancreid. Ojciec Krach i brat Hjalmar zowią ją przepióreczką. Ceres zazdrości, bo ten z nas, który wykaże się największym czynem, zostanie królem. Wszyscy wiemy, że czyny są tylko na pokaz. Będzie tak, jak ustalą wasi ojcowie. Myślicie, że o czym gadali z Krachem? Mówisz tak, bo sama nic nie potrafisz. Pamiętasz? Wtedy, jak Hjalmar wyzywał śmiałków do wyścigu na szczyt góry, a potem
kiedy jako pierwszy wbił swój topór w pieniek? No, czemu wtedy nie odpowiedziałaś na wyzwanie? Nie twój interes, ale zwyciężyłabym i wtedy, i teraz. To już się zgadało. Nie widzę wśród was Hjalmara. Mój brat zawsze kroczy własnymi ścieżkami. A wracając do wyścigu, mogę się ścigać z każdym, choćby i z Wiedźminem. Jeżeli pokonam go w drodze na szczyt, to będzie coś. Zgadzacie się? Mam się z nią ścigać, ale ona nie ma szans. Żal jej upokarzać, szczerze. Ale okej. Proszę bardzo. Jakie są zasady? Wygrywa ten, kto pierwszy wyrwie topór Hjalmara z pniaka na szczycie. Jeśli ktoś zejdzie ze szlaku, przegrywa. Chyba, że będzie oszukiwać ona. A już myślałem, że pożygam się z nudów. Daj mi wygrać może. Jesteśmy na miejscu. Stąd ruszycie na szczyt tamtej góry. Na wierzchołku jest pień dębu. Kto pierwszy wyrwie z pniaka topór Hjalmara, ten zwycięży. Jestem gotowa. Ruszacie na dźwięk rogu. Jej to coś da, że wygra. Mi to nic nie da. Pośpiesz się, nie, ja nawet shifta nie trzymam, jestem szybszy. Niech se wygra. Konią? Nie, bo mi nic ta wygrana nie da jej. Da, niech jej ona coś z tego ma. Da? Da dupy, nic nie da. Baba król, no nie mogę. Jest przez co? Ty gadasz. Będzie super królową. Biegnij! Jestem pierwsza! Oto topór Hjalmara! Wygrałam ze słynnym białym wilkiem! Gratuluję. Wracajmy. Chętnie opowiem o twoim zwycięstwie. Widzę, że stypa już się rozkręciła. Straciliśmy was z oczu. Kto zwyciężył? Ceres udowodniła, że w niczym nie ustępuje swojemu bratu Hjalmarowi. To ona wyciągnęła topór ze skały. Nie może być. Teraz już wiem, dlaczego Hjalmar nazwał cię przepióreczką. Dosyć tego gadania. Napijmy się. Nie gadaj, że tajemniczego elfa. A miałem nie pić, a to nie piję. Wierzcie mi, ale dzisiaj nie mogę. A kiedy jak nie dzisiaj? Dziękujemy za towarzystwo. Niestety na nas już czas. Tak? Owszem, musimy porozmawiać. Ale nie tutaj. Wszystkiego dowiesz się za tamtymi drzwiami. Chociaż mam mi czysty umysł do rozmowy. No król, znaczy nie wiem kto to. Tamten... Crash, największy skilkijski crasher. Dzięki, Limczyk. Pozwólcie, że przedstawię wam Geralta z Rivii, Wiedźmina. A to jarlowie. Donaran Hindar i Lugos zwany Szalonym. Nazwanie Lugosa Szalonym jest obrazą szaleńców. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć. Tu i teraz. Aleś mnie przestraszył. Zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pogaleczysz, pizdo. Spokój, spokój. Słyszałem, że w czasie biesiad na Skellige panuje zawieszenie broni. Znam uświęcone obyczaje. Ale niech Lugos wie, że nie pozwolę pustoszyć Kindarfjall. Nie boję się ciebie, Donar. Niebawem przypłynę, wychędożę kapłanki, napiję się z twojego kubka i nasram na twój stół. Wyczekuj mnie. Cesarz ucieszyłby się, gdyby usłyszał waszą rozmowę. Zapraszamy jego cesarską mość bardzo serdecznie. Niech przypłynie. Sranie. My się czarnych nie boimy. Idź wiedźmo mieszać w kotle i przecinać czyraki. Nie gadaj o rzeczach, o których nie masz pojęcia. Oj, zbazowana trochę. Uspokój się, Lugos. Żadna baba nie będzie mnie uczyła, jak wojować. Faktycznie, nie było to moim zamiarem. Chodź, Geralt. Zdaje się, że wyczerpaliśmy temat. Co teraz? Teraz złożymy wizytę w laboratorium Myszowora. Szofur Kwincik. Nie wspominałeś, że nas zapraszał. Pikselowe cyce już taki szajs odpierdalasz? Jaki szajs? Rozumiem, że Myszowora nie zastaniemy. Nie zastaniemy. A jaki jest cel wizyty? Szukamy przedmiotu, maski Uroborosa.
Będzie nam potrzebna. Maska Urobarosa? Schowajmy się za gobelinem. Żył miesz z twarzy zeszły. A szpak świszcze. A Kawka robi co? Kawka plegocze. Czyżyk psyka, żuraw dzwoni, a paw wrzeszczy. Jastrząb kwili, oj. Skowronek dzień dzieje, zaś gołąb dzięki grucha. Felix. I to wszystko. A Słowik robi co? A, prawda. Słowik kląska. Trudno będzie to otworzyć. To jeszcze nie koniec niespodzianek. Widzisz te kruki? Trudno ich nie zauważyć. Szpiegują dla myszowora. Pewnie laboratorium jest tuż, tuż. Wyraźnie wyczuwam magię. Podejdź tutaj. Wyjdziemy przez okno i dalej przedostaniemy się po Gzymsie. Widywałem w życiu brzydsze widoki. Romantyczna wersja Geralta z Rivii. O kurwa, blinki ma. Ja sobie poradzę tak. Interesujący hobby. Zwłaszcza dla druida. Myszobór musi bardzo kochać naturę. W Kermoren mieliśmy podobnego. Proszę cię. Woda w misce. Teleprojekcja. Petenci rozmawiają z odbiciem myszowora. Gdzie ona jest? To też teleprojekcja? Yennefer nie sra, nie obrażaj. Wszystko w porządku? Małe skaleczenie. Drzwi są zamknięte. Zwierzęta ożyły, uważaj je. Oho. To ma czaszkę? Jest mi śmiertelny. Jednego mnie! To dziwne, ale to pomieszczenie pachnie. Gdzie Yennefer? Niby. Oj. Chęć się we łbie. Co się dzieje? Miałeś halucynację. Zacząłeś rąbać wszystko dookoła. Musiałam cię uspokoić. To musiało wyglądać dziwnie. Morderczy trening w Kermoren opłacił się. Pokonałeś prawie wszystkie wypchane zwierzęta. Proszę. No dobrze. Próbę pakułów mamy za sobą. Drzwi stoją otworem. Pakuły? Wejdźmy do środka, Geralt. Zaraz wchodzę. Co ty robisz, babo? Oto i pracownia naszego druida. Zostało wykryte zagrożenie. Powinniśmy się dokładnie rozejrzeć. Maska Uroborosa musi gdzieś tu być. Spróbuję wyciągnąć miecz z tej skały. Nie widzisz, że nie jest wbity w skałę, tylko wciśnięty w imadło? Skeliskie podania na temat dzikiego gonu. Wyspiarze wierzą, że wypływają na drakarze z trupich paznokci. Ojojo! Wygląda na to, że myszowór wkłada coś w rękę temu posągowi. Tfu! Może by tak kielich miodu? Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć gardło. Chyba zadziałało. Kto by pomyślał? Myszowór lubi się zabawić cudzym kosztem. Czuję, że maska będzie w tym pomieszczeniu. Pismo z pieczęcią myszowora do druidów. Ostrzega ich przed tobą. Bezwstydna manipulatorka. Geralt, chodź. Znalazłam maskę. Myszowór sprowadza sobie prawdziwy tytoń. Oho. Ty pokonasz, ja popatrzę. Z potężną czarownicą. Czarodziejką. Mamy ją. Musimy szybko wracać na ucztę, zanim się... R, F, Y, a odwary? Aha. Powąchaj, to gaz. Krata nadal jest zamknięta. Musimy coś wymyślić, albo umrzemy. Spokojnie, już wymyślę. Papa, robisz tak. Igni. Pomóż mi, nie. Ten gaz zabije nas w ciągu kilku minut.
Teleportuj nas. Pomyśl o czymś szybko, o czymkolwiek. Co ci pierwsze przychodzi do głowy? Trzymaj się mnie! Psia krew. Rozdarłam suknię. Zaczekaj chwilę, muszę to zszyć. Nie zszywaj. Potrafisz szyć? Chyba żartujesz. Zaczaruję igłę. Jak on wygląda? Co z tej fryzurą? Jezu. Poczekaj. Na co? Musimy porozmawiać z Krachem. Myślisz, że stęsknił się za nami? Kurwa, rozmawiał. Ja stęskniłem się za tobą. Teraz jest dobry moment, żeby o Triss jej powiedzieć. Tak czuję, że to w dziesiątkę by było. O nie. Co to? Też się stęskniłam. Co jest? Fajnie, jakby dołączyła do nich obstrana Triss i lizały stópki Geraltowi. Pękłoby mi serce. Tyle miłych wspomnień. Cholera, Geralt. Czy ty masz pojęcie, ile one kosztowały? Chodź tu. Musimy się śpieszyć. Krach czeka. Na koniu? Kurde, nie pamiętam. Puść grzywę. Już ja cię znam. To nas zrzucisz. Ej. Nawet nie próbuj. Jezus. Powinniśmy wracać na stypę. Krachan Krayt pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Weźcie moje słowa pod rozwagę. Nie ma większego męstwa niż walka z bestią wyklętą przez ludzi i bogów. Nie ma większego czynu niż czyn w służbie bogini. Dziękujemy bardzo. A czemu szczyt tam takiej odwagi wszystko się męstwem określa? Jak tamta chciała równości, chciała też królową, to może szczyt kobiecości, pokonanie bestii to jest też. I musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry. Król musi cieszyć się szacunkiem. Dziękuję, Kajtek. Król musi mieć jaja! Wśród nas takich nie brakuje. Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige! Ona nóż do smarowania masła. Nie mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór. Oto jego wola. A on mówi, że król musi jaja mieć. Chyba, że to było taki przenośny śmieszny. Niech wygra z nas najlepszy. Bądź najlepsza. Może ma. Subina. Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek, mówcie. Dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rhiannon, może szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Według Yennefer, anomalia na Art Skellig ma związek z Ciri. Tak sądzę. Gdy zbadam to miejsce, będę wiedziała na pewno. Widziałem to wynaturzenie. Druidzi ledwie je opanowali. Wyjaśnij mi, Yennefer, jak Ciri mogła spowodować tak wielką katastrofę? Sama jestem ciekawa. Jednak dopóki myszowór przeszkadza mi w badaniach, nie dowiemy się niczego. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? W każdym razie Art Skellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. Może powinienem porozmawiać z myszoworem? A wy ruszajcie szukać Ciri. Powiedz druidowi, że muszę z nim pomówić. Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Hjalmara?
poprzysiągł zabić olbrzyma z Undvik i jeszcze Undvik, nie wrócił to tam z wyprawy. Rynsztunek chyba był. Acerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Ja to bym jeszcze Wora poznał, żebym mógł w końcu w karty z nim zagrać. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali już wszystkim, zabierajmy się do roboty. Wiesz? To była udana uczta. Do zobaczenia. Ale się magią fleksuje. Czarownica. Spotkaj się z Yennefer na miejscu magicznego kataklizmu. Poboczne? No trzeba troszkę. Zapytam o tego giganta. Tuskok nie jest dobrym pomysłem. Ale wydaje mi się, że mogę już normalne ciuszki założyć. To popytaj w karczmie nowy port o Undvik i lodowego giganta. Zobaczymy, co ludzie powiedzą o tym. A tu się nie mogę lać z kimś wściekłe pięści? Organizator walk. Powiedz, gdy będziesz gotowy. Jestem gotów. Kurde, z nim mam się bić? Chyba chcę walkę ustawić, chłop. Chodzi o Erik. Widzisz ją? Ja muszę dzisiaj wygrać, bo ona patrzy. Wiem, że z tobą nie wygram. Chyba, że pozwolisz mi zwyciężyć. A dajmy raz wygrać, wszystko no dobra, wygrywam. Umówmy się, że za pierwszym razem się podłożę, ale potem spróbujemy jeszcze raz. I wygra lepszy. Dosyć gadania! Walczcie! Dajmy raz mu wygrać. Nie można w pełni oddać. Trzeba troszkę. O kurwa, ty. Dałem wygrać. Zwyciężył Valgar. Dzięki. Spoko. Chyba dużo ćwiczysz. Oj ta. No. Oj. Dobra. Już jej nie ma? Teraz się możemy bić. Teraz niech wygra lepszy. Nie będę mu fordawał. Pa. Kopniak, trafienie krytyczne. Ale ma szybkie, proste. Możemy zaczynać. Dobra, jeszcze raz. W takim razie, walczcie! Nie. Dobra, już pół HP nie ma. Bezdotykowo. Zwyciężył cudzoziemiec! Honor i chwała! Czekają cię dwa kolejne pojedynki, zanim otrzymasz szansę zostania mistrzem Skellige. Jeden z przeciwników to Einar. Znajdziesz go na Faroe. Drugim jest Grimm z wioski Helmstein na Art Skellige. Okej. Z kim tu mam pogadać? Jawor. Oj, on gra w karty, widzę. Szukam ludzi z Undvik. Jawor jest z wyspy, a ja pływałem tam kiedyś bez przerwy. Mógłbym ci wypisować linię brzegową z pamięci. Albo ten Messi. Trasa, gdyby nie te chędożone syreny. Kto jest Diablo w każdym razie? Mnie albo Axela Antordaro tam siedzi. Co ktoś z Art Skellige może wiedzieć o Undvik? Inaczej gadałeś, kiedy Hjalmar załogę zbierał. Już ci przeszła miłość do rodu Ancrate, co? Chcę się dostać na Undvik. Następnemu się przygód zachciał. No to słuchaj uważnie, jeśli nie chcesz skończyć na dnie. Wyjdź z portu i płyń na południowy zachód. Uważaj na skały wystające z wody. Będziesz się musiał między nimi nieźle nahalsować. Część z nich jest tuż pod powierzchnią, więc nie zaryj dnem. Jak ci podziurawią kadłub, to po tobie kilka minut w lodowatej wodzie jesteś trup. Rika. Jartek. Potrzebujesz pomocy? Ty, a to nie jest ta, co mu buziak... Nie dałam buziak, chociaż dużo ćwicz. To co, na wyspę? Tylko jakiś stateczek trzeba. Wybrzeże Merlinów. Trochę oszustwo, że można tam tepnąć, a nie trzeba łódką podpłynąć. Tracąc super klimat, ale no chyba oszukam, no co, tepnę. Kurwa, ta lokacja jest tak ładna, że w sumie aż trochę żal płynąć. Znaczy żal tepować. Dobra, popłyjmy. Płyńmy, to są dwie minuty, a będą tak super widoki. Przepraszam, można trochę wolniej przechodzić z gierkę.
bo nie zadadzam z fabuła i co Geralt ma kurwa na głowie, gorzej wyglądałby tylko z twoimi zakolami. Pierdalej. Fajną ma fryzurę. Fresh. Stateczek 60 kroków. Wizualnie chyba... Nie wiem. Kurde. Żeby powiedzieć, to musiałbym znać inne lokacje. Ale póki co, najładniejsza lokacja. Mnie to wiecznie zaskakuje, że ta gra jest tak stara z taką grafiką. Naprawdę. Przepiękna jest. Jezus. Oj.